Zamknięta na cztery spusty, odizolowana i bardzo samotna, lecz żyjąca nadzieją. Przed państwem Yamato, czyli ptaszek uwięziony w klatce, a zarazem dziecko samego Kaido. Zapraszam do odcinka. Jak w każdym filmie o postaci, zaczniemy sobie od jej umiejętności. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o jej ogromnym potencjale. Ma dopiero 28 lat i nie dość, że jest potomkiem Kaido, czyli posiada rasę Oni, w tłumaczeniu na polskie rasę demona, co może sugerować w przyszłości nawet osiągnięcie poziomu jej ojca, to w dodatku już posiada wszystkie rodzaje haki, mityczny zoan wilka dający jej śnieżne moce, maczugę, którą sprawnie się posługuje, to jeszcze jak na swój izolacjonistyczny styl życia ma doświadczenie bojowe. Jak ona sama wspomniała, wiele razy próbowała dokopać Kaido, lecz zawsze przegrywała. Jednak przez tyle lat walcząc ze swoim przepotężnym ojcem, faktycznie musiało to jej dać prawdziwą lekcję życia. W dodatku w ciężkich warunkach, wiele razy więziona, głodzona itd. A co do rodzajów haki, to wszystkie ma je opanowane. Nawet królewskie, na co wskazują słowa Greenbulla, kiedy dostał w łeb od jej maczugi. I dla porównania pokonała ulti po krótszym starciu bez użycia większej siły lub samą falą uderzeniową potrafiła zrobić pogrom pośród ludzi Sasakiego. Wskazuje to w zasadzie na jedną konkretną rzecz, czyli poziom średniego oficera Yonko to dla niej żadne wyzwanie, a sama walka z Kaido jest dowodem tego, że ma świetnie opanowany owoc i jego wszystkie formy. Poza tym trzeba spojrzeć na chmurki wokoło niej. Wskazują na przebudzony owoc, a co za tym idzie, Yamato reprezentuje niebagatelną wytrzymałość. Poza tym jej brutalna siła, połączona z ciosami maczugą, inspirowanymi Kaido, to potężne połączenie, które w pewnym stopniu było nawet zagrożeniem dla jej ojca czy admirała Greenbulla. Podsumowując, to tyle z jej umiejętności. Jedyne, co w zasadzie potrafi, to walka i nic ponadto. Ale ze względu na swój młody wiek, widać tutaj nieporównywalny potencjał na jedną z najsilniejszych postaci w całej serii. Już wiemy, że Yamato jest silna, ale co z jej osobowością? Tytuł filmu brzmi Ptaszek w klatce i owa analogia jest idealna do obecnej sytuacji. Yamato, więziona od dziecka na Onigashimie, chciała zaznać wolności, stąd jej zamiłowanie do opuszczenia Wano i przeżywania przygód. Poza tym obejrzenie egzekucji Odena za dziecka zmieniło ją na zawsze. Jego bohaterska śmierć stała się dla niej życiową inspiracją, a sama jego postać wzorcem do naśladowania. Zawiedziona własnym ojcem i wychowana w nienawiści do niego, znalazła sobie pewien wzorzec ojcowski właśnie w Odenie. A po przeczytaniu dziennika Odena, honor oraz postawa samurajska stała się dla niej ważna. I to jeszcze bardziej pogłębiło jej chęć do przeżywania przygód i wolności. Jej pasja do Odena była tak silna, że aż sama postanowiła się przedstawiać jako Oden. Myślę, że Yamato może mieć nawet pewne zaburzenia psychiczne z powodu jej nadmiernej izolacji. Ale fajnie, że pomimo tego potrafiła zostać dobrym człowiekiem, żyjąc ciągle pod butem ojca. Ważnym też wydarzeniem w jej życiu było poznanie byłych daimyo Wano, którzy pokazali jej, że samurajowie nie są źli i postanowili nakarmić małą Yamato zamiast samemu coś zjeść. Nauczyli też Yamato, co to przyjaźń, co pozwoliło jej wiele lat później zawiązać przyjacielskie stosunki z obcym dla niej Ace'em, który tak naprawdę został jej pierwszym prawdziwym przyjacielem, lecz nigdy go niestety ponownie nie spotkała. Ale owa dwójka rozumiała się nawzajem, bo oboje nie szanowali swoich ojców. Dzięki temu spotkaniu Yamato jeszcze bardziej nakręciła się na świat zewnętrzny i dowiedziała się o Luffy'm, na którego postanowiła wyczekiwać, gdyż po śmierci Ace'a tylko nadzieja na spotkanie Gumiaka oraz możliwy powrót samurajów Odena trzymały ją na duchu. Generalnie Yamato to bardzo sympatyczna
sympatyczna postać. Dosyć zakręcona i pokraczna w swoim działaniu, aczkolwiek też jej nie można odmówić męskich zachowań oraz wręcz dosłownym utożsamianiem się z Odenem. Warto podkreślić, że nadal nie znamy biologicznej matki Yamato, ale na tę chwilę i tak już sporo przeżyła pod twardymi rządami Kaido. Więc to, że zachowała siłę psychiczną, dobre nastawienie do życia i ogólnie bycie poczciwym człowiekiem jest godne podziwu. Po obaleniu Kaido i otwartej chęci Yamato do dołączenia załogi słomionych kapeluszy, to jednak dziewczyna postanowiła zostać na Wano. I ja rozumiem tą decyzję. Inspirując się przygodami Odena, chce zwiedzić całą wyspę. Lepiej poznać siebie i może nawiązać nowe kontakty. Chce przeżyć identyczne życie jak Oden, aczkolwiek na swój własny, dziwny bądź fajny sposób. Przy jednoczesnej chęci obrony Wano przed wrogami z zewnątrz. Zapewne gdy poczuje się wewnętrznie gotowa oraz uzna, że Wano będzie w stanie się obronić samo, to wyruszy w morze, by odnaleźć słomiane kapelusze. Tak moim zdaniem to nastąpi i stanie się ona częścią załogi. W finalnej sadze już będzie pełnoprawnym, oficjalnym członkiem. Jednak podejrzewam, że identycznie jak Oden, założy swój dziennik, będzie go prowadzić, by na końcu przygody raczej zostać przy Wano niż przy załodze Luffy'ego. W sumie podejrzewam, że jest też drugi powód, dlaczego Oda jeszcze jej nie wrzucił do załogi właśnie teraz. Przypomnijcie sobie, że dziennik Odena zawierał wiele ważnych informacji, których nie poznaliśmy. I nawet Momo po przeczytaniu dziennika stwierdził, że nie może jeszcze teraz umrzeć. Także podejrzewam, że ze względów fabularnych Oda nie dopuścił Yamato jeszcze do załogi. Najpierw Luffy i spółka muszą się sami dowiedzieć tego, co było w dzienniku, cokolwiek by to nie było. A potem pewnie Oda przywróci córkę Kaido do fabuły. Taki jest mój werdykt. Czy się z nim zgadzacie? Napiszcie w komentarzach. Ja byłem Kapelusznik, to był film o Yamato i na razie.